Studio Dziennik, dzień dobry. Ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. A dziś naszym gościem jest Wiesław Zalas, członek zarządu koła Stowarzyszenia Polska 2050 w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Przede wszystkim chcielibyśmy, chciałbym porozmawiać o radach wspólnoty samo, wspólnot samorządowych, bo od kilku tygodni jesteście tą grupą ludzi, tym stowarzyszeniem, które zwraca uwagę na to, no właśnie, że przestarzałe statuty, że przestarzałe kompetencje, że, że generalnie nie wiadomo o co chodzi, tak o kilku tygodni mówicie y, 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 o przepisach, które re regulują działalność Rad Wspólnoty. Panie y, y Wiesławie, na początek czym tak naprawdę są te rady? Wytłumaczmy, bo ja przyznam szczerze, że ja sam do końca nie wiem. Wielu mieszkańców Wałbrzycha te też po prostu tego nie wie. Tak, przeprowadziliśmy sondaż i te rady są mylone ze wszystkim, z czym można je pomylić. Od wspólnoty mieszkaniowej po Radę Miasta i niektórzy mówią, że pan prezydent Szołomej doskonale nimi zarządza. W związku z czym nie mamy zielonego pojęcia jako wyobrzyszanie, co to są te rady. Natomiast demokracja jest takim tworem, który nie jest doskonały, natomiast działa od najniższego szczebla. Ja nie powiem, że samorząd szkolny może być takim szczeblem, ale Rada Dzielnicy już tak. W 2003 roku ustawa o samorządzie gminnym pozwoliła nam budować takie twory. I one zaczęły funkcjonować. Każde miasto, które chciało to wprowadzić, uchwaliło swoją uchwałą Rady Miejskiej kompetencje i możliwości działania takiej Rady. Na początku było bardzo fajnie, bo zaczęliśmy coś robić, czego nie robiły jeszcze do tej pory organizacje pozarządowe. Czyli organizowaliście, rozumiem, czas dla mieszkańców, tak, dbaliście o to, żeby tak. dzielnica wyglądała, Ale mniej więcej konsult, tak to wyglądało. konsultowaliśmy na przykład obwodnicę, czyli plan zagospodarowania miasta, wypowiadaliśmy się na temat organizacji ruchu transportu publicznego. Było to jakby na te czasy chyba, ja się cieszyłem dużym osiągnięciem, organizowaliśmy dyżury w radach z dzielnicowym, spotkania... Bo powiedzmy, przed... że pan był w jednej tak, z pierwszych rad. Byłem przewodniczącym Rady Śródmieście. Natomiast powiem, demokracja nie jest doskonała. My nie jesteśmy doskonali. Dzisiaj czasy wymagają tego, żebyśmy się cały czas uczyli. I no my jesteśmy zwolennikami tego, że ta demokracja, w której żyjemy, powinna się uczyć. I teraz, w związku z tym, że uważam, że bardzo dobrze, że demokracja schodzi tak nisko, gdzie polityka powinna być wyłączona, natomiast ludzie zaczynają się uczyć myśleć krytycznie, obserwować rzeczywistość, nie popełniać tych samych błędów, generować swoją specyfikę danej społeczności, sami wpływać na to, o który autobus do nich ma przyjechać, a o której powinien być zrobiony jakiś, nie wiem, cisza nocna, czy gdzie monopolowy mógłby funkcjonować, a gdzie lepiej, żeby nie funkcjonował, którędy powinien iść chodnik, którędy powinna iść droga. I to te rady dzielnicowe powinny robić i mieć do tego kompetencje. Natomiast, tak jak powiedziałem, fajnie się zaczęło. Natomiast przestaliśmy się uczyć. No Demok właśnie, bo dziś rady nie mają takich kompetencji do końca. Ja mm -hmm. sprawdziłem. One mm -hmm. mają zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej i działać na rzecz integracji, poprawy stanu środowiska, e inicjować działania do utrzymania porządku mm -hmm. publicznego. Czyli tak naprawdę, nawet opinia rady takiej e dzielnicy dotycząca budowy drogi, no nie jest w żaden sposób wiążąca dla Rady Miejskiej, która ostatecznie podejmuje no, decyzję. Nigdy nie była wiążąca, tylko była opinią, ale z którą bur burmistrz czy prezydent powinien się liczyć, albo też. Nie, myślę, że powinien. Mhm. Natomiast to, co pan przeczytał, jest zapisane na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Gdybyśmy zajrzeli do statutów poszczególnych y, dzielnic i tam na przykład Podzamcze, ma na pewno wpisane opiniowanie dalej, organizacja transportu współpraca z y, takimi ośrodkami, jak Miejski Zarząd Budynków, ale też opieka społeczna, y, nawet może opiniować przyznanie komuś mieszkania bądź też. Y, zgłosić jeżeli jest zbyt duże nie wiem jakieś przekraczanie pewnych granic dotyczących zachowania miru domowego czy różnych innych rzeczy to dalej jest tylko pytanie czy my korzystamy i czy nasza opinia to co pan stwierdził jest ważna dla radnych miejskich a przypominam że radni miejscy w bardzo wielu wspólnotach są ich członkami, a przede wszystkim przewodniczącymi tych. To, rad. to jak poszerzyć te kompetencje? Nie wiem, właśnie poszerzyć je, zmienić. Mm -hmm. Co byście proponowali jako Rozmowy. Rozmowę. Rozmowę, gdzie my byśmy pokazali, jak można działać. Rozmowę, która by w ludziach wzbudziła coś takiego, że takie rady są potrzebne. Że fajnie, gdybym miał tam swojego przedstawiciela ze swojego budynku, prawda? We Wrocławiu w wyborach rad dzielnicowych startuje, znaczy bierze udział około 20% osób, które mieszkają na tych dzielnicach uprawnionych do głosowania. U nas to jest poniżej 0%, prawda? Więc no może tam gdzieś koło procenta się gdzieś w niektórych dzielnicach pojawiło. Więc myślę, że jeżeli gdzie indziej mogą funkcjonować i jakoś się sprawdzać, to możemy my spróbować, a nawet jak się gdzie indziej nie sprawdzają to jak porozmawiamy, znajdziemy właściwy model, znajdziemy to, że taka rada pokaże swoje kompetencje i będzie, będą te kompetencje szanowane i wzmacniane przez radnych miejskich, prawda? Gdybyśmy to umieli pokazać, to możemy stać się nagle wspólnotą, która będzie wzorem w pewnej dziedzinie. Czyli prawda? powinniśmy bardziej decydować o naszych małych ojczyznach tutaj, e, dzielnicach. Mówimy o tym, że mieszkańcy mm. bardzo mało wiedzą e, o tym, o działalności e, rad dzielnicowych. Niektórzy w ogóle nie mm. wiedzą, że takie rady są. Ale z drugiej strony jak gdyby to nie jest też trochę wina tych rad, bo tak jak pan mówi, na początku było takie bum. E, fajnie, bo mogliśmy robić, e, był, jest budżet przecież z gminy dla rad, które, tak. które mogą działać. E, mogliśmy coś robić, ktoś nas słuchał, ale z czasem jak gdyby no, osłabło to wszystko. I nie ma pan wrażenia, że jak gdyby część rad, nie wszystkie oczywiście, ale część rad po prostu zapomniała, po co jest i, i, i do czego została powołana? Z zawodu jestem trenerem i często zajmuję się też motywacją ludzi do działania. Powiem, że tak się stało, iż mała atrakcyjność wyboru, czyli że nie będziemy mieli wpływu na wiele rzeczy, powoduje to, że startują ludzie, których. Motywacją nie jest jakaś zmiana, tylko bardziej konserwatyzm, kontynuacja miłej, fajnej atmosfery. I to jest dobre, natomiast to nie powinno być działalnością przeważającą. Gdybyśmy dali kompetencje, gdybyśmy pokazali, jak rady są ważne dla miasta, to wzrośnie chęć zaangażowania się w to ludzi młodych, takich, którzy mają już pewne osiągnięcia, a w ogóle nie chcą być w polityce. W ogóle nie chcą się jakby brudzić tym złym jakby klimatem polityki, który jest obecnie tak postrzegany przez większość. Ale chcą osób. zmieniać swoje otoczenie. Jasne. I, I tutaj nie ma polityki, a jest sprawczość. Na dzisiaj uważam, że ta sprawczość została bardzo ograniczona do jednej takiej fajnej rzeczy, wpływanie na swój nastrój, samopoczucie i ekologię, natomiast nie wpływanie na istotne rzeczy, które są naprawdę ważne, o które niektóre wspólnoty walczą, organizując manifestacje na przejściach drogowych, bo jest coś ważnego. Ale gdyby wcześniej taka Rada Dzielnicy zrobiła rozeznanie między mieszkańcami i zamiast manifestację organizować, mogła wystąpić z petycją czy zaopiniować jakąś uchwałę Rady Miasta i nie zgodzić się albo zaproponować inne rozwiązanie, które mieszkańcy uważają za lepsze, to wtedy mielibyśmy w tych radach ludzi, którzy są, działają. Poza tym świeża krew. W każdej organizacji od czasu do czasu trzeba tej świeżej krwi, a tam się zrobiły takie struktury troszeczkę zasiedziałe. Nie mówię, że to jest. Bo nic nie złego. mówiliśmy przez lata o tym, że takie rady są, nie tak, mówiliśmy, tak. nie promowaliśmy. Być może jakiś młody człowiek teraz nas obejrzy i powie, okej, okay, no super fajnie, mhm. może za cztery lata w, przy kolejnych wyborach mhm. spróbuje. Tylko pytanie jest takie właśnie, no bo trochę kuleje nam społeczeństwo obywatelskie, bo to jest takie obywatelstwo w najlepszym wydaniu, prawda? My nie chcemy się angażować coraz częściej. W dobro wspólne, najprościej mówiąc, prawda? Pozwoli Pan, że się troszeczkę nie zgodzę, bo jestem członkiem organizacji Polska 2050. Jest to organizacja pozarządowa, robimy dużo rzeczy. Aż sam jestem zdziwiony, jak ludzie młodzi się w to włączają. Jak ludzie, którzy nigdy nie byli aktywni myśląc, że mogą coś zmienić w Polsce. Dlaczego tak myślą? Dlatego, że sondaże nam po prostu pokazują, że Polska 2050 jako partia, która się dopiero staje, jeszcze w Wałbrzychu nie mamy struktur partyjnych, będzie mogło coś zmieniać, a oni, nie angażując się w politykę, tylko będąc w stowarzyszeniu, mają wpływ na to, czy te śmieci są pozbierane, motywują się do tego, żeby pomagać innym ludziom, organizują wsparcie w zakresie korepetycji, nauka je, nauki języków, pomoc sąsiedzką. To wszystko się dzieje, ja w tym uczestniczę. Powiem, że jestem przeszczęśliwy, i zgadzam się z Panem w, w dużej części, że tego nie było, ale. Nie zgodzę się, że nie jest obecnie, bo zaczynamy to budzić. W ludziach zaczyna rosnąć energia taka społeczna, myślenie o tym, że ja też coś będę mógł. Coś mogę zrobić. Stowarzyszenie Polska 2050 w Wałbrzychu, no właśnie, stowarzyszenie przygotowujecie struktury partii. Myślicie o tym, żeby przekształcić stowarzyszenie właśnie w struktury partii? Tak, no Szymon pociągnął nas wszystkich co do jednego tym, że wymyślił sposób działania, który był jakiś taki mm, niedostępny wcześniej. Czyli my mamy serce, którym jest stowarzyszenie i ktoś może pozostać w sercu, w ogóle nie angażować się w politykę. Mamy think tank, który tworzy rozwiązania, na które yy, no, partii nie zawsze jest stać, bo tam są jakieś interesy, a członek think tanku naszego nie może być członkiem partii. Człowiek stowarzyszenia może być członkiem partii, Albo think tanku, a nie ma tej możliwości. Ta struktura, która myśli, która opracowuje pewne rozwiązania konieczne na szczeblu dzielnicy, ale konieczne też na Szczeblu Polski jest wyłączona z działalności partyjnej. To kiedy dzia działalność partyjna, taka bardziej już partyjna w Wałbrzechów, powiecie Wałbrzyskim? Powiem tak, no, rozmawiamy w ramach stowarzyszenia z ludźmi, którzy chcą podjąć działalność polityczną, bo w zdecydowanej większości mamy członków, wolontariuszy, którzy nie chcą. I przygotowujemy się jak najbardziej do tego, że wybory mogą być na przykład no, na jesień bądź na przyszły rok, i tu jesteśmy gotowi, damy sobie radę z tym. Natomiast struktur jeszcze nie budujemy, nie mamy przewodniczącego, nie mamy struktur wojewódzkich. To wszystko się tworzy, bo to też jest chyba moim zdaniem najtrudniejszy moment w życiu tego tworu, który mówiłem serce, głowa i ręce, bo mamy być tymi rękoma i wszystko w życiu się raz rodzi w głowie, a później... No tak, ale wypełniają. bardzo często jakby wybór przewodniczącego i walka właśnie o to, kto powinien rządzić, są też także mm. bardzo trudne. Szymon no. Hołownia zapowiedział, że odwiedzi wszystkie powiaty w czasie tegorocznych wakacji. Wiadomo, kiedy pojawi się w Wałbrzychu, odwiedzi Wałbrzych, powiat wałbrzyski... Jasne, tak zapowiedział i tego będzie dotrzymywał. W Wałbrzychu już był na spotkaniu, więc teraz będzie starał się ogniskować w tych miejscach, w których jeszcze nie był. Natomiast jeżeli wystarczy czasu, bo proszę mi wierzyć, że ten harmonogram, Szymon nie jest leniem, ma napięty harmonogram, jeżeli wystarczy czasu na pewno do nas zawita, bo bardzo dobrze wspomina spotkanie, które mieliśmy w rynku, bardzo dobrze wspomina swoje spotkanie z prezydentem Szymłem, gdzie wspólnie mówili na temat ekologii na sesji Rady Miejskiej i chciałby tu być, natomiast no, pragmatyka życia chce odwiedzić co najmniej te powiaty, w których jeszcze nie był. Nie wiem, jak dokładnie pan zacytował jego wypowiedź, bo... Yy, 380 wiem. powiatów. Mu, mu, nieoficjalnie mówi się o tym, okay. że jest na liście do odwiedzenia. Yy, Także to, to są... Marzyć można o wszystkim, nie wszystko można wykonać, ale, ale dążymy czekacie. do, dążymy Rozumiem. do tego. Proszę państwa, 27 hmm. czerwca, dobrze mówię, e, tak. zapraszamy do wyborów właśnie e, do rad e, dzielnic. Zapraszamy do tego, zachęcamy do tego, żeby zainteresować się tym, kto hmm. tam startuje, co takie e, e, rady mogą. A my bez wątpienia będziemy wracać do tematu. Dziękuję bardzo za rozmowę państwa i moim Dziękuję. gościem był Wiesław Zalas, członek zarządu koła Stowarzyszenia Polska 2050 w Wałbrzychu. Nie bądźmy bierni, proszę państwa, nasz los w naszych rękach. Idźmy głosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.